Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kilkoma nowościami. Nie są to nowe nowości, czyli takie stricte, co dopiero weszły na polski rynek, ale są to produkty, które są u mnie nowościami i tak też je będziemy oceniać. No i słuchajcie, co ja tutaj mam? Pierwszy produkt, który chciałabym Wam zaprezentować, ale zapewne wiecie już w tytule, jest to paleta Abracadabra, czyli paleta z Make Up Revolution, która wygląda następująco. Jest to paleta prasowanych brokatów. W środku, no, dzieje się. Ta paletka jest do zdobycia między innymi na Minty Shop czy na Kokolicie. Cena regularna to jest około 5 dyszek, ale można już za około 30-40 zł, za 30 lub 40 zł również ją dorwać w przeróżnych promocjach. W środku, tak jak wspomniałam, są prasowane, tak, prasowane brokaty, opakowanie, jak widzicie, takie dosyć przyjemne, taka tekstura. Ja na początku myślałam, słuchajcie, że tutaj coś się będzie działo i że ten brokat będzie mi spadał, ale powiem Wam, że nie i nic się tutaj z tym opakowaniem nie dzieje. Jest ono dosyć poręczne, jest to opakowanie z lusterkiem i nazwy są bardzo ciekawe, no na przykład takie jak, czy iluzja, czy przesądy, czy wróżka, no ciekawy hokus pokus i tak dalej. Ja oczywiście nie wysmaruję się, słuchajcie, dzisiaj tymi pigmentami od stóp do głów, chociaż bym chciała, ale po prostu wezmę sobie coś z tej palety jako akcent kolorystyczny i przy tym pozostaniemy. Jeżeli chodzi o swatche, no to nie są one imponujące, bo słuchajcie, ja nie nakładałam ich na żadną bazę, czy tylko po prostu na gołą dłoń, także tak to wygląda. No i to jest pierwszy produkt, którym się dzisiaj zajmiemy. Drugi produkt to, bo mam tutaj dwa produkty z Belle, także od razu Wam ja pokażę razem. Jest to korektor, który nazywa się Multi Mineral Anti-Age Concealer Lift Active Complex i ja mam w odcieniu 01. To jest tutaj ten gagatek Belle. Już go tutaj użyłam na ukrycie niedoskonałości. Słuchajcie, u mnie z niedoskonałościami ostatnio, no to tak, mogłabym zostać królową niedoskonałości, bo stosuję nowość w pielęgnacji i jest to aktywne serum z Bielendy i powiem Wam, że wiele z Was polecało i tak, ja wiem, że to jest mega produkt i muszę jeszcze trochę poczekać. Nawet jedna z Was mi pisała, że jeszcze troszeczkę cierpliwości. Ja używam go, wydaje mi się, że około 3 tygodni, wszystko to musi wyjść na wierzch, tak, to prawda, ale moja cera właśnie przeżywa Sodomę i Gomorę, także to tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację. I kolejny produkt z Belle, który sobie dzisiaj przetestujemy, jest to Perfect Eyeliner, czyli trwały eyeliner w pisaku. Jeżeli chodzi o tamten pierwszy produkt, czyli korektor, no to on kosztuje dyszkę bez grosza, a ten około 15 zł, z tego co pamiętam. Zobaczymy, co nam dzisiaj z tego wyjdzie. I ostatni produkt to będzie pomadka, czyli Vibo Million Dollar Lips. Ja mam w tym nowym odcieniu i właśnie chciałam go Wam pokazać. To jest 9 i to jest taka... W sumie ten kolor jest taki dosyć nieoczywisty i dlatego też go kupiłam. To jest taki zabrudzony, przybrudzony fiolet, troszeczkę błota, troszeczkę fioletu. Jak widzicie, mam tutaj paseczek fioletu, więc będzie mi dzisiaj pasowało. Być może nie tak, jakbym chciała, bo nie jest to idealny kolor, ale też bądźmy ludźmi. Także tę pomadkę będziemy dzisiaj testować. No i to by było na tyle z dzisiejszych produktów. Także umówmy się tak, słuchajcie, że wszelkie produkty, które nie będą prezentowane na dzisiejszym filmie, no to oczywiście ja się zajmę nimi poza kamerą, także tak zrobimy, makijaż przygotuję, oczywiście ja już brwi mam gotowe, teraz sobie zadziałamy z korektorem, a później sobie nałożymy trochę tego dobra w postaci tych prasowanych brokatów z palety Abracadabra, no a na końcu będzie pomadka. No i jeżeli taka tematyka Was interesuje, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Mam nadzieję, że coś ciekawego makijażowego nam tutaj dzisiaj wyjdzie i że będę zadowolona z tych dzisiejszych produktów. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. No i już się do Was przybliżam i już będziemy sobie gruntować powiekę za pomocą właśnie tego nowego korektora. Także jeżeli jesteście zainteresowani, już za chwilę wracam. No i przystępujemy do zabawy tymi nowymi produktami.
Okej, okay, już jestem bliżej Was, co oznacza, że możemy działać z korektorem. Jak widzicie, u mnie wory są, u mnie wory na porządku dziennym. Także ja już krem pod oczy mam i jest to ten krem z Hada Labo, który Wam również pokazywałam w ulubieńcach. Czyli on się nazywa naprawczy krem na najgłębsze zmarszczki do okolic oczu i ust na dzień i na noc. Także on już tutaj jest, już jakiś czas sobie pracuje pod okiem. I zacznijmy zabawę z tym korektorem. Jeżeli chodzi o odcień, no to już ja Wam wspominałam, halo, halo. Proszę Państwa, tak, ja Wam wspominałam, ja mam odcień 01, to będzie taki po prostu ivory, także wiecie, taki dla takich bladziochów, no dosyć znacznych. No i co Wam powiem, słuchajcie, jedziemy, skorzystam sobie z tego lusterka dostępnego w palecie i będę korzystać z malutkiej gąbeczki. To jest ta gąbeczka, którą uwielbiam, czyli gąbeczka Banana z Lovely. Z Lovely, Lovely. Dobra. Okej. Ładnie. No powiem Wam, że nigdzie tutaj nie wchodzi. Bardzo szybko się wtapia. Konsystencja jest taka dosyć leciutka, choć nie nazwałabym, słuchajcie, tego krycia lekkim. Moim zdaniem ono bardziej podpada pod średnie. Spróbuję, czy da się to krycie zbudować i zobaczymy. Bo jak widzicie, nie jest to pełne krycie, czyli nie zakrywa mi maksymalnie tych dzisiejszych moich... O, dzisiejszych, codziennych właściwie, codziennych moich problemów. Okej. Nie, bardzo ładnie. No naprawdę, ładnie, ładnie. Bardzo mi się to podoba właśnie. I w ten sam sposób zagruntujemy sobie powiekę, bo na tę bazę później będę sobie nakładać cienie. I później na NYX-a sobie, słuchajcie, nałożymy te nasze brokatowe dobroci. No jak widzicie, nic tutaj spektakularnego się nie dzieje. Bardzo ładnie rozkłada się ten korektor, nie ma problemu. On dosyć szybko zastyga, ale nie jest to takie zastyganie, że nie zdążymy rozprowadzić produktu. Także jak najbardziej jestem na tak, zresztą widać już... No dosyć znaczną moim zdaniem różnicę. No powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jak wygląda ten korektor. Mam nadzieję, że Wam również. Przepięknie mi tutaj zagruntował tę powiekę. Jak widać, cienie pod oczami znacznie się zmniejszyły, a przynajmniej tak wygląda u mnie i tak wygląda w podglądzie. Także kolor, muszę przyznać, też jest przecudny. Bardzo szybko się wtopił. Jeżeli chodzi o to, czy to jest pełne krycie, to nie. No bo jak widzicie, niedoskonałości mi tutaj przebijają. Ale moim zdaniem jest to krycie w zupełności mnie zadowalające i uważam, że to jest rewelacja jak na ten moment, naprawdę, także tym bardziej się cieszę, bo nie miałam w planach go kupić i tak po prostu, wiecie, zobaczyłam, o, leży ostatni, a to była ta Biedronka, taka, wiecie, dosyć dobrze zaopatrzona, więc stwierdziłam, że warto się tym zainteresować i myślę, że to może być coś, co naprawdę zostanie ze mną na dłużej. Także będę teraz robić makijaż oczu i wrócę do Was na eyeliner i na tę tutaj paletę prasowanych brokatów i później na pomadkę oczywiście. Okej, słuchajcie, tak to wygląda na ten moment, co nie znaczy, że to wszystko nie ulegnie zmianie, no bo jednak zrobimy sobie kreskę, zrobimy sobie wariację na temat tej palety, więc zobaczymy. Ale tymczasem chciałabym Wam pokazać ten oto eyeliner i on wygląda tak, jak wspomniałam, jest to marka Bell. I przeczytam Wam tutaj, co, o czym informują na opakowaniu, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Długotrwały eyeliner w pisaku o formule typu water resistant, wygodna końcówka, pozwala namalować precyzyjną kreskę w kolorze głębokiej czerni. To sprawdzimy, wiecie, jak ja się czepiam czerni. Czerń musi być czarna jak smoła i tyle. Eyeliner nie rozmazuje się i utrzymuje się w nienaruszonym stanie przez wiele godzin. Będzie idealny zarówno do cienkiej, jak i do cienkiej zarówno... A, co już, opowiadam po swojemu, słuchajcie. Zarówno do cienkiej, jak i do wyrazistej kreski. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Halo, ostrość. Dzień dobry, to ja. Dobra, wygląda on tak, jeżeli chodzi o opakowanie, bo zewnętrzne już widzieliście. Sprawdźmy, czy to jest czarna... Uuu, to jest czarna czerń. Dobra,
Dobra, ok, lecimy z kreską. Zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Powiem Wam, że jest dosyć twarda ta końcówka. Czerń faktycznie jest czarna. Jak widzicie, mam lusterko z Ikei. I dlatego to tak wygląda. Kurczę. Powiem Wam, że jak dla mnie to jest za twarde. Ojejku. Nie. Średnio na jeża. Okej, postaram się to jakoś tutaj odratować, ale... Ojejejejej, saba! I co teraz? No jak widzicie, kreska nie wygląda najgorzej, jeżeli chodzi o jej kształt, ale są znaczne prześwity. I powiem Wam, że ja miałam tego typu właśnie eyelinery. I ojej, 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 niedobrze, niedobrze. I one znacznie szybciej wysychały, także... No jakoś nie widzę tutaj nadziei. Postaram się to jakoś poza kamerą ułagodzić, ale wydaje mi się, że będę musiała niestety użyć innego eyelinera, żeby jakoś to sprawnie poszło, żebym wyglądała jak człowiek, bo ja jednak jeszcze dzisiaj muszę wyjść. Powiem Wam, że wygląda to dosyć sucho, teraz tak dokończyłam na szybko tamtą kreskę i niestety mi się to nie podoba, więc ja tutaj się polatuję moim sprawdzonym eyelinerem, czyli Crazy Look Me Sporty. Powiem Wam, że no niestety nie jest to coś, czego ja mogłabym być zadowolona. Okej, sięgnęłam jednak po eyeliner, słuchajcie, Precise Brush Liners Eveline. Bo tamten akurat Miss Sporty stwierdził, że to jest idealny moment, żeby się skończyć. Także tak to leciało. No i na ten moment powiem Wam, że przechodzimy już do paletki, z czego bardzo się cieszę. I stwierdziłam, że użyję sobie tutaj dwóch kolorów. Oczywiście poza Nyksikiem, bo Nyksik tutaj będzie wiódł prym. Ale użyję sobie koloru... A może tego, może tamtego? Saba. Podobają mi się trzy. Spójrzmy na nie, słuchajcie. Dobra, znaczy podobają mi się wszystkie, ale do tego makijażu ten, ten i ten. Ten to jest taki trochę duochromik. Dobra, zobaczymy. Powiem Wam, że ja z takimi produktami niestety miałam styczność, właśnie mowa tutaj o tych prasowanych brokatach. Mówię niestety i podkreślam to, bo słuchajcie, ja miałam właśnie takie palety z Ali i one były straszne. One były straszne i po prostu ja niestety nawet powiem Wam, że chciałam je oddać, ale one nawet by się nikomu innemu nie przydały, bo były takiej okropnej jakości. No dobra, czepia się na klej. Patrzcie, będę dzisiaj wychodzić do ludzi w takim sylwestrowym makijażu. Ech. Spoko. Podoba mi się ten efekt, nie wiem jak Wam. Tutaj sobie jeszcze przedłużę. No bo jak szaleć, to szaleć. Czegoś takiego chyba nawet jeszcze nie miałam na filmie z Wami, co? Czy Wy coś takiego pamiętacie? Bo ja nie. I to samo na tę drugą powiekę. Musi być klej, bo jak nie, to jak widzicie, odkleja mi się cień. A tego byśmy nie chciały. No, okej. Może za mało tego kleju dałam, słuchajcie. O kurczę. No dobra. Chciałabym tego pomarańczowego też użyć. Trochę tę kreskę trzeba będzie oczywiście później naprawić. Użyję tego pomarańczowego również. Ale tutaj nie nałożyłam kleju. Czemu mnie nie upominacie, że ja, mój Saba, nie nałożyłeś kleju, jedziesz z klejem? Jedziesz z klejem. Dobra. Łohoho, oje, o wow. Dobra. Czy wy to widzicie? Tutaj są pomarańczowe drobiny, zielone drobiny. Właściwie czego tutaj nie ma? Super. Super jest ten efekt, bardzo mi się podoba.
Oczywiście ja miałam w planach na początku użyć tylko akcentu, jeżeli chodzi o ten brokat, ale jak to śpiewała budka suflera, znowu w życiu mi nie wyszło, ale w sumie nie żałuję, jak Edyta Geppert. Dobra. Ja powinnam się tak pochylić, wiecie, żeby mi było łatwiej, ale jednocześnie nie wiem, co wy tam widzicie. Mam nadzieję, że wy również to widzicie, co tutaj się dzieje, co tutaj się przykleja. Spoko. Dobra, podoba mi się ten efekt. I jeszcze w wewnętrznym kąciku nałożę ten hokus pokus. Ale tak minimalnie, wiecie? Tam nie dałam kleju. Chyba troszeczkę tylko przeszło to, co z góry. Ale... no on jest takim duochromikiem. Ładnie. Podoba mi się ten efekt. Nie wiem jak wam. No, dosyć się tutaj dzieje. Oczywiście wszystko jeszcze postaram się jakoś doprowadzić do ładu i składu. Ale spoko. Powiem wam, że jestem zadowolona. Ja to jak najwięcej błysku. Oczywiście rzęsy, wszystko tutaj dokończę, żeby to miało jakikolwiek sens. I pokażę się jeszcze na ostatni element dzisiejszego makijażu z wami, czyli na pomadkę. Okej, słuchajcie, czas na ostatni akcent w dzisiejszym makijażu, czyli na pomadkę. Tak jak wspominałam wam, ma ona dosyć taki ciekawy kolor. Jestem przekonana, że nie będzie mi pasować do dzisiejszego makijażu, oprócz tego drobnego akcentu na bluzce, bo makijaż jednak jest ciepły, a ten kolor, no jak widzicie, on jest taki dosyć przybrudzony. To miał być przybrudzony fiolet. No... zobaczymy. Ja już mam jedną pomadkę z tej serii i nie jest to być może moja ulubiona pomadka, ale jest to coś, co jest ok. Fioletowe błoto. Tak się prezentuje ta pomadka i powiem wam, że ona przypomina mi tę jedną, którą mam i bardzo lubię z Superstay Matte Ink i to jest ta pomadka, która na imię ma Visionary. Być może ten jest trochę cieplejszym odcieniem, ale kolorystycznie bardzo mi się podoba. I powiem wam, że moim zdaniem coś tutaj ulepszyli w tej formule, bo jakoś jest taka bardziej wygodna i szybciej wysycha, także... no teraz na plus. Także to był ostatni produkt i zaraz się widzimy w podsumowaniu. Wszystkie cztery produkty, tak, cztery sobie podsumujemy i zobaczymy, w co się warto zaopatrzyć, a w co jednak niekoniecznie. Okej, tak wygląda skończony makijaż, wszystko już na twarzy jest, gładko leży. Także słuchajcie, widzimy się po raz ostatni i sobie podsumujemy wszystkie te produkty. Pierwszym i elementem takim, myślę, że no raczej takim spektakularnym była ta paleta, czyli paleta prasowanych brokatów z Makeup Revolution. Postaram się jakoś tak ją pokazać, żeby coś było widać. No powiem wam, że w porównaniu do tych prasowanych brokatów, kto tam do mnie pisze? Teraz nie. Tych prasowanych brokatów z AliExpress, o których wspominałam na początku, no to ta jakość jest moim zdaniem dobra, ładnie się przykleja na klej i ten efekt na NYXa i ten efekt jest spektakularny. Nie robią się żadne grudy. No i muszę powiedzieć, że kolory faktycznie są takie jak w opakowaniu, czego czasami nie można uświadczyć, także jeżeli chodzi o tę paletę, no to ja jestem z niej zadowolona i będę jej używać. Dzisiaj pojechałam z trzema kolorami, czyli Hocus Pocus, Fortune Teller i Alchemy, także tych trzech używałam. Myślę, że jeszcze ją zobaczycie w akcji, zwłaszcza, że to są takie kolory, które mi odpowiadają i które mogą służyć jako akcent makijażu lub można sobie walnąć, wiecie, je na całą powiekę, także nie ograniczajmy się, jeżeli mamy na to ochotę, no to jak najbardziej. Jeżeli chodzi
chodzi o kolejny element, czyli korektor, no to ja uważam, że to jest rewelacja. Jeżeli będziecie miały okazję między, wiecie, bułką, selerem, a płatkami owsianymi zaopatrzyć się w ten korektor. Ja cały czas z kolektorem, prawda? Przypominacie sobie filmy? Multi Mineral Anti-Age Concealer, no to ja Wam go polecam. Tak jak mówiłam, mam w kolorze 01. Przepięknie kryje. Z tego co patrzę, nie wszedł mi w żadne zmary, kolor jest cudny, jedyneczka, ładne opakowanie, jest tani, bo kosztuje niecałą dyszkę, także jak najbardziej jestem za i uważam, że to jest rewelacja dzisiejszego testu. I kolejny produkt, który niestety zostanie przeze mnie okrzyknięty bublem, to jest to ten eyeliner. Bardzo szkoda, słuchajcie, bardzo, bardzo, bo już mi się kończą wszystkie eyelinery, które wiem, to jest dziwne, ale kończą mi się i bardzo chętnie bym moje oko przyjęło, moja powieka przyjęłaby jakiś inny eyeliner w ramach testów, ale niestety, no jak widzieliście, jest on dosyć suchy. Później jak próbowałam zmyć swatch z ręki, no to on mi się tak grudkował. Czerń jest piękna, a i owszem, jak robiłam ten swatch, to wydawało mi się, że ta końcówka jest dosyć plastyczna, ale później tak twardo sunęła po tym oku, więc no niestety nie jest to coś, co mogę Wam polecić, a bardzo szkoda. Bardzo szkoda. Także miałam też momentami wrażenie, że on jest wyschnięty. Więc no nie wiem, no nie wiem, z czego to wynika, słuchajcie. No on nie był otwarty, nic mu się tutaj nie działo. Miał zabezpieczoną końcóweczkę, no ale nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się tam działo. No ze swojej strony niestety stan faktyczny u mnie jednak nie, także ja tego nie polecam. I ostatni element dzisiejszej makijażowej układanki, no to oczywiście pomadka, czyli Vibo Million Dollar Lips Long Lasting Formula. Ja mam w odcieniu 9. O tej pomadce ja już mówiłam. Słuchajcie, czy ona tutaj gdzieś jest? Ona tutaj gdzieś była. Halo, gdzie się ukryłaś? Nie, nie ma jej tutaj. O, tutaj jest! Poczekajcie chwilę. O, dobra. Miałam tę pomadkę i powiem Wam, że ona się trochę smużyła i moim zdaniem ta to jest trochę jednak ulepszona formuła. I faktycznie dla posiadaczek ust bardzo, bardzo pękających i suchej skóry w tym miejscu, no to nie polecałabym tego, ale nawet nałożyć na to błyszczyk i to by miało też kolorystyczny sens. Mi się ten kolor podoba i z tej pomadki jestem zadowolona. Nie jest to jakaś taka mega trwałość, ale jest to trwałość, która mnie satysfakcjonuje, która przetrwa spokojnie kilka godzin i jest niesamowicie komfortowa, bo naprawdę tej pomadki nie czuć. Ale jeżeli nie macie nawilżonych ust, no to warto o to nawilżenie zadbać. No i to był już ostatni produkt dzisiejszego testu. Mam nadzieję, że miło i przyjemnie i pożytecznie oczywiście spędziliście ze mną czas i dajcie mi koniecznie znać, czy któreś z tych produktów już macie. Popytałam Was na Instagramie a propos tego korektora i jedynie 40 kilka procent chyba z Was, nie, odwrotnie, 54% miało ten korektor i uznałam, że dosyć to mało, więc być może warto troszeczkę mu dać chwilę, no wiecie, takie 5 minut na YouTube, także jak najbardziej. Jeżeli miałabym mówić o zwycięzcy dzisiejszego testu, no to zarówno paleta, jak i korektor mi się podobały, a ja już się żegnam, bo znowu zaczęłam się rozgadywać, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę i co, do zobaczenia już niedługo w następnym filmiku. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście poprzednich, no to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia i do pozostawiania łapek w górę, a także subskrypcji i do odwiedzania mnie na Instagramie, bo tam też jestem, też coś się dzieje i też jest kolorowo. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!